Witam wszystkich serdecznie, tym razem w noworocznym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2002. Ale podobnie jak w przypadku świątecznego odcinka, jakichś wielkich akcentów noworocznych tutaj nie będzie. Oprócz tego, że odcinek pojawi się w nowy rok. Natomiast w sumie to kontynuujemy naszą przygodę Timim Zajcem. Wczytujemy stan rozgrywki i tutaj mamy przed nami turniej czterech skoczni. Także jednak jeszcze jakiś noworoczny element się pojawi, bo po zawodach w Oberstdorfie będziemy skakać w zawodach noworocznych w Garmisch-Partenkirchen. Także to jest jeszcze kolejne odniesienie do nowego roku. Ale poza tym już kompletnie nie będzie nic. Teraz jeszcze kilka ogłoszeń, bo tym razem już na początku muszę sobie zrobić taką małą reklamę. Czyli wszyscy, którzy oglądamy film, klikamy przycisk subskrybuj. Subskrybujemy kanał. Następnie oglądamy film do końca. I po obejrzeniu całego filmiku klikamy lajka oraz zostawiamy jakiś komentarz. Także to by było tyle, jeśli chodzi o moją reklamę i o ogłoszenia. Możemy już pomału przystąpić do dania głównego, czyli rozgrywki właściwej. I pomału się żarty kończą. A tak naprawdę to one już się skończyły. Bo 30 na karku nam minęła. No i przydałoby się w końcu tutaj zacząć jakieś sukcesy prawdziwe i poważne odnosić. I teraz tak, co prawda na trening nam starczy i jeszcze ten pierwszy trening to ja chyba jednak odbędę. Ale później to już naprawdę coś trzeba będzie chyba zacząć jednak zbierać, tak jak mi niektórzy już, w sumie chyba dwóch widzów albo jeden i ten sam, doradzają, żeby jednak pośrednie jakieś kombinezony kupić. No i chyba w końcu się jednak zdecyduję na to. Bo póki co to idzie no naprawdę, naprawdę średnio, a zdecydowanie myślałem, że on mi się szybciej będzie rozwijał. I że szybciej tutaj sobie będziemy mogli pozwolić na jakieś fajne właśnie stroje, narty i tak dalej. Czy nawet te smary. A nie, że się znowu babramy w tych najtańszych. No bo w sumie tak, no co prawda można by było jeszcze troszkę tego zawodnika podciągnąć. Ale on i tak większość 80, no może nie większość, ale już tak kondycję 85, motywację 89, technika lądowania i technika też już zbliża pomału do 80, także ta siła wyskoku tylko zostaje teraz bardzo niska. Także myślę, że jak sobie parę treningów odpuścimy, a może nazbieramy na jakiś lepszy sprzęt, to nam akurat wyjdzie na dobre. No jest jeszcze jeden poważne utrudnienie mam teraz w tej nowej rozgrywce, a mianowicie takie, że zmieniłem sobie myszkę i zobaczymy, jak mi na niej będzie szło. Jeśli będzie szło bardzo źle, to oczywiście wrócę do tej starej, nawet w trakcie rozgrywki. No ale wiadomo, że nowa myszka to jest zawsze jakieś tam utrudnienie i trzeba się do niej przyzwyczaić, także dobra, zaczynamy pomału już nowy sezon. Na szczęście teraz kwalifikacje. Ten skok był niezły, nie do tego sądzisz? Turnieju. Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodniczą. Czterech skoczni. Może sobie obrócę podkładkę, bo jedną stronę podkładki mam strasznie śliską. A drugą stronę podkładki mam taką troszkę bardziej chropowatą. I tutaj mi się wydaje, zawsze skakałem na tej bardziej troszkę chropowatej. Że ten ruch myszki nie jest aż taki dynamiczny. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. No to właśnie, teraz chyba było lepiej. I jeszcze lądowanie, znakomite, nie sądzisz? Owszem, ta myszka jest strasznie czuła i tylko delikatny jakiś ruch, to już widzę, że nim kręci. Na długość skoku 117 metrów, 111,6 nota. Jeśli miałbym bawić się w proroka, to wrócę. Aha, bo tutaj skaczemy w parach, no to w parze to co ja przegrałem. No wygląda na to, że w parze przegrałem, natomiast nota 111,6, czyli jako drugi lucky loser wchodzimy. Tylko to będzie daleko, gdzieś około 20 miejsca. Także bez rewelacji te pierwsze zawody.
Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko... No tym razem już zdecydowanie lepiej. 119,5 metra. Telemark był, troszkę noty słabe w sumie. Ale ostateczna nota 121,1 za ten skok, ogólnie 232,7. Powinieneś także wiedzieć skok. Na razie mamy dosyć wyraźną przewagę, ale na co nam to wystarczy? To nam wystarczyło na zajęcie 16 pozycji. Oczywiście jakbyśmy mieli dwie noty po 121, to by było 242. Czyli byśmy się zakręcili powiedzmy koło 11 miejsca. Ale oczywiście to jest gdybanie, zaczynamy od 16 pozycji. No i lecimy dalej, teraz Garmisch-Partenkirchen. Jakiś nam się nawet sponsor trafił, także bierzemy go od razu. Trening odpuszczamy. Smarujemy sobie tylko narty. I w sklepie co najwyżej jeszcze możemy zobaczyć, na który byśmy... No teraz mamy 12 tysięcy, czyli my byśmy sobie mogli już kupić na przykład nawet taki o kombinezon. Z poprawkami on jest 12,5, czyli nawet z poprawkami aż do praktycznie do którego? Do... No do tego. Chyba, że zbieramy na ten. To jest 30 tysięcy, no to myślę, że tak... No, do końca tego turnieju czterech skoczni to na pewno, ale myślę, że możemy sobie pozbierać przez turniej czterech skoczni i przez na przykład może loty narciarskie i przygotować się fajnie na te zawody drużynowe. Bo tam to już myślę, że naprawdę nam się uda coś zdziałać w tym sezonie, powiedzmy, w tym odcinku. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika, widać mistrzowską rękę trenera. No, na razie trzecia pozycja w tabeli aktualnie, 114 metrów. Jeśli poczekasz za Walto i Czofenigiem. 15 w kwalifikacjach. Z kim w parze? W parze z Dawidem Kubackim. A gdybyście nie wiedzieli, co dokładnie dzieje się z waszymi telewizorami, nie martwcie się. Po prostu zaczął padać przejrzysty śnieg. Zabawne. Raczej sobie powinniśmy z nim poradzić, bo wiadomo, że Kubacki tutaj to nie jest Kubacki z Reala. No poradzić sobie poradziliśmy, ale to jest nędzny wynik. Nota 104,4, no na razie mamy 10 pozycję. W zeszłym roku padający... Znaczy 8 mieliśmy wtedy, a mamy ogólnie 22 miejsce. Także to jest zupełnie nieakceptowalne. Przydałoby się coś awansować, ale... Zaczął perfekcyjnie. Też przypuszczam, że za dużo awansować to nam się nie uda. Ten skok miał styl. Tak, teraz tak. Troszkę tylko lepiej. Nota 109,8. Ale kończymy na 18 miejscu, także no... Niestety, to już wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy na razie 16 i 18. To jest gorzej niż było, można powiedzieć. Aha, trening to oczywiście odpuszczamy. No i co? To mi też dużo nie daje, jak ja będę po 2400 dolarów zdobywał. To muszą być już wyższe sumy. No ale dobra, już ten turniej czterech skoczni polecimy jak jest. Nie będziemy tutaj nic zmieniać za bardzo i kombinować. No miałem zupełnie inne plany odnośnie tego sezonu, w sumie całej tej rozgrywki. Ten ostatni trening, tym kimim zajcem. Poprawne odbicie z progu. Ale z moich planów niewiele wyszło. Tu się zaraz okaże, że bez treningu będzie ciężko coś zrobić. Chociaż tak jak mówię, no mam też tą myszkę nową. Także na pewno te jakieś skoki są. Trzeba na nie brać poprawkę. Tak, ładny, bezproblemowy początek. To było niespotykane lądowanie. No skok wydawałby się dobry, ale zobaczymy jaka będzie nota. Nota 106 punktów.
No w porównaniu do Hamana, który miał 83, to jest niebo a ziemia. Także w parze wygrywamy bezproblemowo. Natomiast które miejsce nam to da ogólnie? To 18, czyli bardzo słabo dalej. Bez jakiegoś wielkiego progresu. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. Chociaż osobiście... O, a jeszcze nie teraz nie wylądowałem nawet. No także już w ogóle całkiem się posypało wszystko. Zresztą jak to zwykle bywa. Bo tutaj co oczywiście zajmiemy ostatnie miejsce. No ale to i tak jakichś tam wielkich nadziei nie było. 18 miejsce, może byśmy awansowali znowu o te dwie pozycje na 16 miejsce. Bischofshofen tutaj bezwiecznie. Aha, no ja cały czas wchodzę w ten trening, a zapominam, że my nie trenujemy teraz. I zawody. Gorąco witamy spod skoczni w Bischofshofen. Nie od dziś śledzimy wydarzenia na międzynarodowych skoczniach, ale ten konkurs zapowiada się znakomicie. Nie do wiary, kiedy pomyślę, że dzisiejsze rekordy na poziomie 220 metrów były kiedyś tylko marzeniem. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. I jakie kapitalne lądowanie. No i dobra. Chyba nikt nie potrafił poprawny. 126 metrów, nota 124,3. Na razie pierwsza pozycja. Duża przewaga, ale czy to nam da na przykład miejsce w pierwszej dziesiątce? No w pierwszej dziesiątce nam to dało miejsce. Także to już jest coś, to już jest zdecydowany awans. W zeszłym roku padający z Justinem Liso skaczemy w parze. On miał akurat notę 104 punkty. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. To lądowanie było. Także go na pewno przeskoczymy, ale nota czy będzie lepsza czy słabsza? No podobna do tego, co było w kwalifikacjach, powiedzmy. Tato nas tylko przeskoczył, także może utrzymamy się w dziesiątce. No nie, no na 11 pozycję spadliśmy. No ale powiedzmy, że to jest nadal bardzo dobrze. Akceptowalnie. No i skaczemy dalej. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Wybicie było naprawdę dobre. No i może utrzymamy pierwszą pozycję. No nie utrzymaliśmy, spadliśmy na trzecie. Chyba, że teraz nam się uda kogoś prześcignąć. No niewielka strata i do Krafta i do kogo tam jeszcze było? Nie, już później też nas wszyscy, chociaż nie, chyba ktoś nas jednak później jeszcze nie wyprzedził. Tak, chyba Sato spadł, bo on miał 125 wyższą notę, a jest za nami, ale Kraft i Fettner nas przeskoczyli, także kończymy na 12 pozycji. To i tak najlepszy wynik w tym całym turnieju czterech skoczni. No mówię, tutaj mogło być lepiej, tutaj powiedzmy straciliśmy no 20 punktów max, to by było 898, to i tak dużo byśmy nie awansowali. Może gdzieś byśmy byli tu w granicach 16-17 miejsca. Także tak to się kończy, turniej czterech skoczni, kolejny turniej, w którym nic nie odgrywamy, żadnej znaczącej roli, w ogóle żadnej roli. Natomiast kolejne trofeum zgarnia Piotrek Żyła, Etunus Jainen oraz Karol Geiger. My dostaliśmy 3600 za te poprzednie zawody i już szybko rozpoczynamy loty narciarskie. No i dobra, mamy 20 tysięcy. Też się tak trochę obawiam, żeby zaraz nie było takiej akcji, że coś nam się stanie i znowu nam jakoś pieniądze przepadną. Trening odbyłem, to nie to, że ja zapomniałem, że miałem nie trenować, tylko po prostu przed tymi pierwszymi zawodami to zawsze jednak jakiś tam jeden trening sobie odbędę. No i dobra, i możemy zacząć skakać w Harachowie. Skocznia w Harachowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne zawody Pucharu Świata. 44,5 kombinacja wosku. Wiatru prawie nie ma, także... Przede wszystkim, że dla nas to jest dobrze akurat. Zwróć uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie.
No i dobrze, poprawny skok. Ja tutaj też na zbyt wiele nie liczę w tych lotach. Ale kto wie, może jakaś niespodzianka akurat będzie. Na razie 15 pozycja. I w parze skaczemy z Junshiro Kobayashi. No notę miał zdecydowanie słabszą od naszej. Także myślę, że z nim nie będziemy mieć najmniejszego problemu, jeśli oczywiście ten skok był nie wydarzy się coś nieplanowanego. Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. To lądowanie było. No ale właśnie, no i choćby to, że nie ma telemarku. Nie wszyscy urodzili się zwycięzcami. To już jest co nieplanowane. Co prawda z nim sobie poradziliśmy, ale szósta pozycja na razie. Także znowu coraz słabiej, kończymy na razie na 20. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli poprawisz. No i teraz, żeby coś awansować, chociaż. Wyjście z progu bardzo dobre. Tylko że znowu lądowanie na dwie nogi. No na szczęście udało się chociaż teraz pierwsze utrzymać. Musisz z niewielką przewagą nad Czofenigiem, chociaż my z Czofenigiem akurat odskoczyliśmy. Ale za dużo awansować nie udało się. 18 pozycja, no czyli taka nasza, powiedzmy, standardowa. Ale dobra, kolejny sponsor. Dobra, mamy 22,5 tysiąca, a zobaczmy jakie są narty. Na przykład o, te się kończą na 5 tysięcy, a te są za 25, a może jeszcze dozbierać i takie narty sobie kupić. To też by była jakaś opcja, myślę. Bo narty to można nawet i takie coś kupić, powiedzmy z tej już naprawdę górnej półki. No i może to tak zrobimy jednak. Tak, żeby było, by trzeba było jakieś dobre miejsce zająć teraz w Harachowie. Na pewno wyższe niż 18 zdecydowanie. Skocznia w Harachowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Kto wie, czy nie będziemy po raz kolejny. No i może na dzień dobry jednak narty sobie jakieś porządne kupimy. Może i dziś liderom przyjdzie oddać tak cenne punkty zawodnikom z dalszych miejsc. Wszystkim zawodnikom życzymy szczęścia w dzisiejszym konkursie. Znalazł doskonały punkt do wyjścia. Fajny wiaterek pod narty jest. I jeszcze lądowanie. Znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba jeszcze lądowanie to akurat było beznadziejne, ale długość skoku 202 metry. No co prawda to są kwalifikacje, czyli nam nie zaliczy tego skoku. Ale to jest chyba pierwszy skok naszym zawodnikiem ponad 200 metrów. Skoczkowie nie ryzykują zbyt. No, przynajmniej jesteśmy na tej pierwszej stronie, na 12 pozycji. I znowu z Junshiro Kobayashi skaczemy. Nie spowoduje odwołania dzisiejszego konkursu. Poczekajmy na decyzję sędziów. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Także już raz sobie z nim poradziliśmy, także może i tym razem nam się to uda. No tym razem już fajnie, taki lekki wypad, ale jest. Także noty zdecydowanie powinny być wyższe. Może jakieś idealne one nie są. Tylko że teraz tak, skok znowu krótszy o 4 metry. I jesteśmy póki co za Pochwiolą. Ale koniec końców jeszcze o jedną pozycję nam się udało awansować na 11 miejsce. No i przy takim troszkę bardziej spokojnym locie. Tak. Ładny, bez myślę, że jeszcze nam się troszkę uda awansować. Zobaczymy. A znowu tylko taki wypad delikatny. Zobaczymy teraz, jakie będą noty. No złe nie są. Druga pozycja. 199 metrów. No szkoda, że się te 200 nie udało skoczyć. Aha, bo Her nas przeskoczył. No Her sieknął, to trzeba powiedzieć. Ale dobra, kończymy. Notę mieliśmy lepszą niż w pierwszym skoku. Kończymy na 11 pozycji. Także źle nie jest. No może jakoś dobrze też nie. Ale na pewno lepiej niż było. I na razie mamy w generalce 14 pozycję. Tutaj nam. No już byśmy nazbierali te 25 tysięcy, tylko tego co się obawiałem, że też będziemy mieć teraz a to wypadek, a to zaraz w jakimś hotelu zabalujemy. A to teraz na przykład musimy kupić jakieś woski znowu,
No ale to od tego oczywiście uciec nie uciekniemy. Także tutaj też się nie ma co za bardzo o to denerwować. I teraz Planica przed nami. Słynna mamucia skocznia w Planicy wita wszystkich fanów skoków narciarskich. No w Planicy chyba też ponad 200 metrów nie lataliśmy, skoro mamy rekord tylko 192 metry. Także na razie był ten jeden skok. Szkoda, że on właśnie trafił na kwalifikacje. Ale jeszcze przyjdą, miejmy nadzieję, ponad 200-metrowe skoki w naszym wykonaniu. To daleko? Teraz sobie muszę jedną powtórkę naszym zawodnikiem puścić. Jest niesamowicie ambitny, a oglądanie jego skoków to prawdziwa przyjemność. 123,8. Zobaczymy, na co nam to pozwoli. Pozwoliło nam to zająć 8. pozycję. Także dobry wynik i z Lowrokosem, czyli z naszym kolegą z reprezentacji będziemy skakać. No właśnie, taki jest wiatr boczny. Znakomity skok. Dokładnie, jeżeli popracuje. Nawet taki mocny, dosyć boczny. A to sprawia, że przy takim nawet niezbyt dobrym skoku to można zająć wysoką pozycję. Jedno jest pewne. Teraz trochę słabiej, bo aktualna pozycja czwarta. Możemy spaść na 12. Znaczy na 11, bo my mieliśmy 8, czyli jeszcze 7. Kosa oczywiście żeśmy pokonali bez problemu. Pogoda ale jest Pokiola, Kraft i Herl przed nami. Mamy deszcz, a... No spadliśmy na 10. pozycję, także ktoś tam jeszcze później się wykruszył. Nie jest źle i trzeba by było coś zaatakować. Może Pokiole i Krafta nam się uda, bo oni tam nie mają dużej przewagi. Natomiast Herl, no to on już by musiał chyba zepsuć skok. Tylko że pod warunkiem oczywiście, że jeszcze my skoczymy na naszym poziomie, takim dobrym i równym. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda... No to też nie zawsze jest takie proste. No, skok dobry, taki umiarkowany, ale... Nie do wiary. No nie, starczyło, na pierwsze miejsce starczyło. 124,8. No i teraz tak, Pokiola. No Pokiola już nas przeskoczył, a Kraft? Kraft za nami na szczęście. Popularność skoku zwiększa się. Także jeszcze jeden, no Herl. Herl też jednak skończył za nami. No drugi skok bardzo słaby mu wyszedł i to nam pozwoliło zająć 8. pozycję. Także pomału do góry idziemy cały czas. No i dobra, to mi się podoba, bo już w generalce awansowaliśmy na 11. pozycję. Te pierwsze zawody w Harachowie to tylko takie byle jakie były, 18. pozycja. Natomiast później już 11. i 8. miejsce i zobaczymy, na którym miejscu nam się uda skończyć. Jak to tak dalej pójdzie. $4,500. Ostatnie zawody przed zawodami drużynowymi. Siła wiatru 92. Treningu nie ma. Smarowanie oczywiście smarujemy. I teraz tak, no czy już warto, tylko teraz dalej nie wiem. Chyba jednak będę zbierał na kombinezon. Bo teraz już na przykład, żeby ten kupić, to jest 30 tysięcy z poprawkami. Także jakbyśmy zajęli jakąś dobrą pozycję, to byśmy sobie mogli jakiś któryś z tych kostiumów kupić. No na ten to już na pewno nie. I w takim kostiumie na przykład niebieskim przystąpić do rywalizacji drużynowej, także chyba jednak się wstrzymam. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji i że zajmę teraz też wysokie miejsce. Nie od dziś śledzimy wydarzenia na międzynarodowych, a to pozwoli mi kupić sobie upragniony strój. Nie do wiary, kiedy pomyślę, że dzisiejsze... Co prawda, no mówię, to wszystko miało inaczej wyglądać. Tu się kasa miała taka zbierać na koncie, że miałem od razu kupować te najlepsze sprzęty. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczająco. No ale wyszło jak wyszło, trzeba to troszkę ten plan swój zweryfikować. No i znowu, tym razem jest taki boczny wiatr, ale z prawej strony. 192 metry, pierwsza pozycja i patrzcie jaką mamy przewagę, a skok był przecież słaby. I czwarte miejsce, jakby tak się skończyło.
No to by było. Z Kilmowem w parze, on miał lotę 91, całym światem. Bo on już swój skok oddał. Ach, jakie wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Aj, tylko że na dwie nogi. Tego się obawiałem. Ale nie ma tego złego, zobaczymy, bo to trzecia pozycja i tak jest. Nie jest powiedziane, no tak, no Alto przed nami i Geiger. Nie jest powiedziane, że oni nas przeskoczą, ale przeskoczyli i Żyła, i Kitosaho, i Kobayashi. Ale szósta pozycja, no troszkę, no Alto to może jeszcze powalczymy. Natomiast tej pierwszej czwórki to tam raczej małe szanse, żeby jeszcze ktoś zepsuł skok. No ale zobaczymy, my musimy się poprawić, musimy wylądować. Chyba okoliczne telemarki zgłoszą przelot UFO. To na pewno, ale tutaj rzuca cały czas. No dobrze, jest telemark, to najważniejsze. Jeszcze pierwsze jest, no nota słaba. Zwiększa dorobek punktowy zawodnika, ale dobrze, że to pierwsze miejsce mamy. 5 punktów przewagi nad Kraftem. Alto. Alto przeskoczony. Żyła przed nami, Geiger przed nami, Kitosaho przed nami i Kobayashi wygrał. No ale i tak fajnie, że się udało zająć piąte miejsce. No te boczne wiatry to nam pomogły w tej planicy, bo to w poprzednich zawodach był wiatr z lewej strony, teraz był z prawej strony. I dzięki temu poprzednio zajęliśmy chyba ósmą pozycję, a teraz udało nam się zająć piątą pozycję. I w generalce awansowaliśmy pierwszy raz chyba do top 10. Szczególnie te zawody w planicy to były bardzo dobre w naszym wykonaniu. No ten drugi konkurs w Harachowie też był dobry, ten pierwszy w Harachowie był troszkę słabszy. Ale najważniejsze jest to, że udało nam się zająć piątą pozycję i sobie będziemy mogli kupić teraz ten naprawdę dobry kombinezon już. No Żyła, Kobayashi i Kitosaho. Tu się dużo nie zmienia. Kobayashi to oczywiście Kasai, który w tamtych czasach bardzo dobrze sobie radził na mamutach. 5500 nam wpada do portfela. I zaczynamy sezon z zawodami drużynowymi. No tak, no jak zwykle za Żigę i Jelara, tu nie ma co też zbytnio kombinować. I mamy 29 850, czyli co, nie starczy nam? 250 brakuje. No to dobra, trudno, chyba te pierwsze zawody sobie jeszcze odpuścimy i trening i wszystko i musimy jeszcze w starym kombinezonie. To albo ja coś źle przeliczyłem, albo jakieś tutaj nieoczekiwane te wyskoczyły, komplikacje, ciężko mi powiedzieć. No ale już po tych zawodach to na pewno kupimy ten kombinezon. Bezwiecznie raczej powinno być. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Trzeba się nastawiać w końcu na te zajęcie miejsca na pudle, ale w klasyfikacji generalnej, nie tylko w jakichś pojedynczych zawodach. Czternasta pozycja, ale jako Słowenia mamy na razie czwarte miejsce. No łatwo na pewno nie będzie. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, no ale przecież na wyjście trzeba z progu. Się jakoś zrobił na mnie duże wrażenie. Rozwijać i tak dalej, także łatwo to nigdy nie będzie. Przekroczy. Chociaż teraz to strasznie słaby ten skok. 15 pozycja. Finlandia, Japonia, Niemcy, jeszcze Austria teraz weszła przed nas. Ale oni akurat za dużo i przewagi nie mają, także może jakoś nam się uda z nimi powalczyć. Idealny start. No tak, poprawiliśmy się, mi się tak wydaje.
Popatrz, co 121,2, no to skok 124 metry. No tu też jest ważna nasza nota główna, czyli 14 miejsce. Prewc też dobrze. Kost cieniutko. Laniszek czwarte. No Laniszek akurat w drużynówkach nie zawodzi. Ale za ostro jednak i tak przegraliśmy, także zaczynamy od piątej pozycji. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na następne zawody w skokach na ciasto. No i 60 punktów już na razie tracimy do trzecich Niemców, póki co. Ale dobra, tak, 3200 za 14 pozycję, jeszcze teraz mamy 5000 za sponsora, także mamy razem 38000. I sobie bierzemy, my sobie chyba weźmiemy co, niebieski strój, nie? Z poprawkami kupujemy. Nie ma co się ograniczać. Co jeszcze by można było? Rękawice i buty, tylko że tak, no w sumie tu jest i tak zwykła, także to nie ma znaczenia. A na gogle i na kask to też potrzeba trochę więcej kasy, także na razie sobie może jeszcze teraz zatrenujmy, skoro mamy kaskę. Nawoskujemy narty, no i teraz znowu trzeba coś tam oszczędzać i następny zakup to będzie narty, myślę. Ja tak czasami się też zastanawiam, bo dokładnie nie pamiętam, ale mi się wydaje właśnie, że jak ja tak rozgrywałem sezony, to tam chyba takich pośrednich zakupów nie robiłem. Komentatorzy dzisiejszego konkursu skoków. Aczkolwiek sobie już teraz im jest dalej w tą rozgrywkę, tym mam mniejszą pewność co do tego. No i w końcu jest jakiś nowy strój i zobaczymy, co nam to da. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. No nie wiem, czy to przez strój, no ale bardzo dobry skok, 121,5 metra. Nota 127,2. 13 pozycja, tylko że jako Słowenia mamy 5, bo tutaj co? No w sumie te reprezentacje, które są przed nami, no to przeważnie są, czyli Finlandia, Austria, Japonia, Niemcy. Później my, no i później Polska, Norwegia, Rosja. Tu się tylko tak detale, można powiedzieć, zmieniają. Wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. To było doskonałe lądowanie telemarki. No na pewno wpłynie to na końcową ocenę. 119,8, także chyba słabsza nota niż poprzednio. 15 pozycja, no i spadliśmy nawet za Polskę. No Żyła miał zdecydowanie najlepszy skok. My trochę lepsi od Stocha, Prewc lepszy od Wąska. Bo to wiadomo, że Kruczek to wąsek. No i Kozjak Kubacki podobnie, no ale to nie, to my musimy się tutaj sprężyć, bo my nie chcemy nawet z Polską, my chcemy jeszcze z kimś innym wygrać. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. No i dobrze. Jest już z powrotem. No i taka nota to już jest porządna, nota 127,2. O to chodziło, Klimow przeskoczony, my awansowaliśmy na 12 pozycję. No sam Żyła to ma 15 punktów przewagi nad Laniszkiem. No ale dobrze, bo my mamy 12 pozycję. Prewc ma 21. Kubacki, a co, a Stok spadł? Nie, Wąsek strasznie słabo skoczył. No a Stok gdzie jest? Aha, Stok jest 20. No dobra. Finlandia, Japonia, Austria. Tak, obroniliśmy się przed Polską, ale reszta wyraźnie przed nami, czyli ta pierwsza czwórka. I nam to generalce na razie daje no piątą pozycję, no bo dwa razy piąte miejsce mamy. Do zobaczenia. Hakuba. Nie, dobra. Treningów oczywiście nie trenujemy. Tutaj trzeba gonić z gotówką. Teraz Hakuba K120, później Hakuba K90. Ostatnio na tej 90 chyba mieliśmy podium. Teraz by się też przydało podium zdobyć tutaj.
A jest boczny wiatr, także... Znów pruje powietrze. To wie. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Akurat dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. Czy zastanawiałeś się, dlaczego... Nota 131,8, no tam nie rzucało, ale i tak się udało wylądować telemarkiem. No i jeszcze się okaże, nie no, wygrać to my nie wygramy, ale na razie mamy szóstą pozycję, Laniszek piąty. Jak ta reszta naszych kompanów, no Kos 23, Prewc 28. No ale źle to nie wygląda, mamy na razie drugie miejsce, tylko za Austriakami. No i trzeba by było to powtórzyć. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Ajajajajaj. Szkoda, no tu już mnie za bardzo rozpiało. 123,5. Tak, i to zapewne... 8 punktów mniej więcej w plecy. No, 12 pozycja. Laniszek też zdecydowanie słabiej, także chyba się to teraz wszystko wywróci, chociaż Prewca akurat jeszcze miał dobry skok, także teraz mamy 3 dobre skoki. No, Kosto tak... No ale Kosto w tej czwartej grupie. Dobra, utrzymaliśmy drugą pozycję. Przed Niemcami się trzeba będzie bronić. Przed Finami zresztą też. No ale też można jej równie dobrze atakować Austrię, także tu się wszystko jeszcze może zdarzyć. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. No, nie. Teraz już myślałem, że mi zrobi ten telemark. Ale dobra, nota i tak nie jest zła, tylko że patrzcie, ja cię kręcę. No jakby to było po te 3 punkty, to bym miał 9, to miał 135 punktów prawie. Jak sami możecie państwo... 11. Laniszek się poprawił, to jest dobra wiadomość. Prewc strasznie słabo, to jest zła wiadomość. No i Koz na tym swoim poziomie, ale najważniejsze jest to, że jednak utrzymaliśmy drugą pozycję. Także pierwsze chyba, drugie miejsce, a nie chyba, no to na pewno. No do Austrii straciliśmy 20 punktów, także z nimi byśmy na pewno dzisiaj nie powalczyli. Natomiast obroniliśmy się przed Niemcami, a tam dużo nie brakowało, tam niecałe 5 punktów. Finlandia troszkę więcej, ale też niedużo. No później Japonia, Norwegia. Polska i Rosja, także drugie miejsce niestety, w końcu mamy. Co prawda na razie się na tej piątej pozycji utrzymujemy, w sumie to na czwartej wspólnie z Niemcami. No ale to już widać jakieś światełko w tunelu. Dobra, i teraz ta ulubiona nasza, powiedzmy, Hakuba K90. I tutaj myślę... że skoro ostatnio zajęliśmy też chyba miejsce na podium, to może uda też się to powtórzyć. Też ważne są nasze pojedyncze sukcesy. Także musimy my też jakoś dobrze skakać, a kombinację wosku mamy prawidłową 62,6%. Mają rację. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. Także to jest bardzo dobra wiadomość. 12 miejsce. I jako Słowenia 4. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Tym razem jaka to będzie nota? 120,5. No, siódma pozycja. Ex aequo z Kraftem. Laniszek tylko troszkę za nami. Kos i Prewc też dobrze, także... No, trzymamy się na razie na czwartej pozycji, chociaż Niemcy niedużo do nas tracą. To jest wszystko naprawdę bardzo ciasno. Tu trzeba będzie uważać. Ten skok był niezły, można dużo zyskać i dużo stracić. Widać doskonałą technikę zawodnika. No my wykonaliśmy swoje zadanie, myślę, że w 100%. Ten drugi skok słabszy troszkę jednak widzę.
Ale tak, ósme pozycje utrzymana, Laniszek troszkę słabiej. No, Prewc w ogóle słabiej. A Kost to już całkiem, także my chyba spadniemy, no tak, na piątą pozycję. Także tym razem się nie udało na 90 utrzymać podium, ani zdobyć w sumie podium, no ale dobra, piąta pozycja, czyli tak mamy piąte, piąte, drugie i piąte. No i jednak całe to miejsce na podium to trochę nam ucieka znowu, bo tutaj jednak trzeba regularnie zajmować te wysokie miejsca. Teraz bym musiał na pewno kupić ten smar. I woskowanie. No i zawody. Teraz jakieś zawody w Bischofshofen. Drużynówka. Witamy i zapraszamy na relacje z drużynowego konkursu skoków. Zobaczymy, którzy z liderów poprowadzą swoją drużynę do zwycięstwa. 36,1 tylko mam kombinację wosku. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. No, Klimow to odleciał, bo reszta to słabiutko. My na razie indywidualnie 22 pozycja, najsłabiej z naszej drużyny, a jako Słowenia piąte miejsce. Tylko że znowu sobie obróciłem podkładkę, pod myszkę na tą śliską stronę. Dokładnie. Więc teraz może być też tak różnie. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. No ale w końcu się przyzwyczaił. No, tylko że właśnie bez sensu. A niech to. Stracimy i to dużo, bo ja mam praktycznie 26 miejsce, także to jest na samym końcu. Ale ogólnie coś tutaj on mi w ogóle nie chce skakać, nie wiem czemu. Ach, jakie wyczucie w chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Strasznie cienko i topornie on tu skacze. Także ani indywidualnie nic nie osiągnąłem, ani drużynowo raczej tu za dużo nie będzie, bo to jest tylko szósta pozycja. Polska nas nawet wyprzedziła, nieznacznie, ale wyprzedziła i to nam daje na następne zawody w skokach. No 200 punktów straty do Japonii. Na trzy konkursy, żeby to odrobić, to jest praktycznie chyba niemożliwe. A przypominam, że wiek to już mamy 32, będziemy mieć 33 lata, także my się już zbliżamy praktycznie do końca naszej kariery pomału. Także akurat tym im zajechcem, to my chyba w ogóle nic nie zdobędziemy. Jeszcze się tak okaże. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Strasznie wiatr z tyłu teraz zawiał. No ale pierwsze miejsce mamy. Przy takim wietrze to może nam coś da. Tak, dziesiąta pozycja. Także mimo takiego słabego skoku to i tak nie jest źle. My mamy czwarta, piąta pozycja, chociaż myślę, że Polska akurat się wykruszy. Z tym, że Niemcy pewnie zaatakują, bo u nich laje 58,4. Ciekawe, co się stało. Czy on się wywrócił, czy co? Chociaż warunki naprawdę są znakomity skok. Trudne na skoczni, trzeba uważać. W następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. No nam na razie jakoś to wychodzi. 117,3. No dobra, i które nam to da miejsce? O, patrzcie, może się pierwszy raz na pudle indywidualnie znajdziemy. No, to by było coś. Laniszek 12. Prewc 16, Kos 18, druga pozycja. No dobrze by było to utrzymać,
A jeszcze by dobrze było, jakby Niemcy przeskoczyli Japończyków, to byśmy jeszcze więcej wtedy do Japonii odrobili. No i zobaczymy, jak będziemy mieć podobną notę, to będzie dobrze. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz wzorowo. Bicie było naprawdę... No i myślę, że może być podobna. Nie. 4 punkty słabsza. Myślałem, że troszkę będzie lepiej, no ale zobaczymy. To nie jest powiedziane jeszcze nic. No, 4. miejsce. Skończyliśmy na 4. pozycji, no i tak bardzo dobra. Muszę to sobie oczywiście zapisać. W sumie dopiero teraz sobie przypomniałem, że zapisuję te takie dobre miejsca, bo tam chyba mieliśmy jeszcze 5., tak? W Harachowie, nie, nie w Harachowie, w Planicy. A tutaj to nie pamiętam. No ale dobra, trudno, no mam zapisane to 4. tylko. Laniszek się zdecydowanie poprawił, także tu jeszcze wszystko się może zdarzyć. Preft troszkę słabiej. No Kost też słabiej, także to co Laniszek zyskał, to oni znowu spartolili, ale dobra, drugie miejsce utrzymujemy. Tylko że Japonia nawet nie tyle, że nie straciła, co awansowała na 3. pozycję. No, a Finlandii to oczywiście nie było szans doskoczyć, także no ale dobra, no drugi raz jesteśmy na drugim miejscu. Szkoda, że za to nie ma jakiejś dodatkowej kasy. My na razie, no ex aequo z Niemcami, ale my tutaj mamy jeszcze 2 konkursy, żeby Japończyków może jakoś rzeczywiście przeskoczyć. No będzie trudno, najlepiej to by było, jakby się ktoś między nas a nich wepchał, najlepiej to ze 2 nawet reprezentacje. Teraz Zakopane, z tego co pamiętam, to tutaj też chyba nam w miarę tak dobrze poszło ostatnio. 17 tysięcy. A narty były po ile? Po też chyba po 30 czy 25. Dziś Puchar Świata w stolicy Tatr. Witamy i zapraszamy na drużynowy konkurs skoków. No tylko, że bardzo słaba kombinacja wosku, chociaż wiatr jest boczny. Czyli to jest akurat dla nas plus. Na pewno tego dokona zostanie wpisany do annałów historii skoków narciarskich. To było doskonałe lądowanie, Telemann. No ogólnie skok był bardzo dobry. Noty wysokie. Ogólna nota też dosyć fajna, 123,2. I 7. pozycja. A jako Słowenia to mamy 4., ale tracimy do Japończyków. Bo to nas teraz najbardziej interesuje. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Jeszcze jednak troszkę brakuje. I jakie kapitalne lądowanie telemarkiem. Chyba nikt nie potrafiłby zrobić tego lepiej. No, tym razem nota chyba podobna. Tak, kończymy na razie na 5. pozycji. Laniszek 8. A reszta cienko, jak nie wiem, Prewt 26, Kost 30. No i patrzcie, teraz jak akurat Japonia też słabo skoczyła i ma 5. miejsce, no to my mimo wszystko i tak jesteśmy za nimi. No panowie, weźcie się, skoncentrujcie, bo jakby Japonia dalej tak słabo skakała, nam by się coś udało polepszyć. Idealnie. To będzie dobra baza wyjściowa pod te ostatnie zawody, gdzie będzie można coś zaatakować ich. No ja się ze swojego zadania wywiązałem. No niestety nie udało mu się wybicie. 125 metrów, no noty mogłyby być wyższe, ale 122 punkty to mi na razie daje 1. pozycję. I 7. miejsce na koniec. Także jeszcze mnie wyprzedzili Kobayashi i Kitosaho, no ale dobra, trudno. Laniszek też akurat sobie utrzymał to co miał. Preft troszkę lepiej. No i Kost też trochę lepiej, ale tak Japończycy. No Kobayashi cienko. Nakamura no dobrze. Kobayashi dobrze i Sato. No Sato też trochę słabiej w tym drugim skoku. No ale Kobayashi 131,9. Także dziękuję, ale chyba Japonia nas jednak wyprzedzi.
No tak, nieznacznie, w sensie, że my piąte miejsce, oni czwarte, ale nas wyprzedzili. Niestety, to już wszystko. Także kończy się na tym, że my jednak zajmiemy dalej tą piątą pozycję, bo znowu Niemcy teraz wygrali, także oni są teraz na trzecim miejscu. Dobra, mamy 18 600, ja sobie tylko zobaczę na te narty, bo narty to my te, 25 000. No to przy dobrych wiatrach to je po pierwszych tam może dwóch, trzech konkursach w tym Pucharze Świata kupimy. Natomiast ja chyba teraz muszę troszkę kupić tego wosku. No i ostatnie zawody drużynowe w Willingen przed nami. Teraz mieliśmy siódmą pozycję, no dobra, siódmych pozycji nie zapisuję, bo to ich to by było za dużo. I od szóstego w górę. Willingen, zapraszamy na emocje Pucharu Świata. Oczywiście trzeba cały czas brać pod uwagę i poprawkę na to, że jednak skaczę na tej nowej myszce. Co chcesz przez to powiedzieć? A z każdym kolejnym skokiem na pewno się będę do niej przyzwyczajał. I te skoki będą jeszcze lepsze. Na razie 16 pozycja. Znowu trochę pogoda nam sprzyja, bo to jest znowu taki tylny wiatr. Znakomity skok. Podobnie jak było w Oslo. Techniką w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. No, dziewiąta pozycja teraz, także to nie zwiastuje nic dobrego, chociaż na tej dziewiątej skończyliśmy ogólnie. A jako Słowenia mamy piątą pozycję. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No już w ostatniej chwili w sumie wylądowałem, bo już myślałem, że mi się znowu wywali. 111,1. No to jeszcze słabiej niż w pierwszym skoku, także skończymy na 11 pozycji. No laniszek troszkę tam się poprawił, ale no co jak reszta, kos spartolił, a presto w ogóle dwa skoki niby równe, ale tak słabe, że kończymy tak jak to miało przez większą część sezonu na piątym miejscu. No i tak mamy 5-5, później drugie miejsce bardzo dobre, później piąte, szóste, znowu drugie i piąte. Także te dwa drugie miejsca, no to naprawdę rewelacyjne wyniki, no ale poza tym to wszystko na tym piątym miejscu praktycznie. No a tak to się nie da jednak awansować wyżej niż na trzecią pozycję. Znaczy nie da się awansować wyżej niż na piątą pozycję, a my chcieliśmy zająć co najmniej trzecie, no także tak to się kończy. Można powiedzieć jak zwykle, no ale damy radę. Ok, także kolejny sezon za nami. No tutaj właśnie tak jak mówiłem za 11-0, ale jakoś kasę nam to doda. I my sobie szybko rozpoczniemy kolejny Puchar Świata. 21 400, także mówię, no myślę, że przez pierwsze 2-3 jeszcze konkursy będziemy zbierać na narty, a później sobie kupimy o może te narty takie, żeby jakieś pasowały. Później sobie będziemy chyba zbierać już na gogle i kask, ale na gogle i kask to już chyba na te najlepsze od razu. No w międzyczasie jeszcze mam nadzieję, że w końcu smary, tylko że 33 lata, także to już jest no, wiek graniczny, można powiedzieć. Oczywiście żadnych nie mamy trofeów. Także tak to wygląda niestety. No ale dobra. Teraz i tak nie było źle. Chociaż myślałem jak zwykle, że będzie lepiej. No ale co? Oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. O subskrypcjach i komentarzach i lajkowaniu już mówiłem, także się teraz na koniec nie będę powtarzał. Także w sumie to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego filmiku. Na razie.